coraz częściej sprzedający nieruchomości podpisują umowy przedwstępne, natomiast nie podpisują umów ostatecznych, wolą zwrócić zadatek. Powiedz mi, skąd takie dziwne zachowanie? Wcale nie dziwne. Każdy, kto się zna na rynku nieruchomości, to zna te zjawiska. W Polsce takie zjawisko mieliśmy na przykład w 2006 roku, kiedy ceny nieruchomości rwały w górę. Na przykład w Warszawie między sierpniem a wrześniem prawie trzykrotnie wzrosły ceny mieszkań, więc byli tacy, co nawet dwu-trzykrotnie stosowali ten manewr i to jest normalne. Do rynku należy podchodzić holistycznie, do wszystkiego. Holistycznie. Holistycznie, czyli należy się patrzeć tak, po pierwsze jakie jest prawo, po drugie jaki jest rynek, po trzecie jaka jest moralność i wiesz, słowo droższe pieniędzy to już przestało obowiązywać, no a inni nazywają to po prostu dbaniem o swój majątek. Dlaczego, jeżeli ceny tak mocno i tak szybko drożeją, dlaczego masz coś sprzedać za 100 zł, jeżeli możesz za 150? Tak ludzie myślą i tak robią i dlatego zrywają te umowy, nie przystępują do umów ostatecznych. Nie oceniam tego pod względem etycznym, skoro tak mogą, tak robią. No dobrze, to w takim razie po co zawierane są te umowy przedwstępne? Po co, a nawet wręcz dlaczego są zawierane może? To dobre pytanie. No więc tak, umowy przedwstępne zawierane są dlatego, że zazwyczaj jedna ze stron transakcji albo kupujący, albo sprzedający ma jakąś wadę, w cudzysłowie, czegoś nie może zrobić. No na przykład kupujący ma tę wadę, że nie ma pieniędzy, żeby wyłożyć je dziś, tylko będzie musiał je uzbierać, czy ze sprzedaży złota, czy z innej nieruchomości sprzedaży, czy z kredytu, wszystko jedno. On nie ma pieniędzy, żeby dziś zapłacić. Z drugiej strony czasami zdarza się, że sprzedający nie ma wszystkich niezbędnych papierów nieruchomości. No coś tam musi pouzupełniać, coś porobić, a kupujący chce sobie to zaklepać, tą nieruchomość. Ma pieniądze, ale nie może kupić dzisiaj, bo no, są też jakieś wyjątkowe sytuacje, kiedy stronom z jakichś powodów nie zależy na przykład, żeby dzisiaj zawrzeć umowę sprzedaży, tylko żeby ją zawrzeć w przyszłym roku, na przykład z powodów podatkowych leżących po stronie sprzedającego. Tutaj mogę odesłać Was do naszych szkoleń o prawie i o umowach przedwstępnych. Kilkugodzinnych, tego nie powiem w tak krótkiej audycji. Czy jest sposób na zabezpieczenie się przed tym? Jak może się bronić kupujący? No ale są też interesy sprzedającego. I pamiętajmy, że każda z tych stron musi dbać o swój własny interes, a nie o interes, nazwijmy to w cudzysłowie, przeciwnika, tak? W związku z tym, jak może się zabezpieczyć kupujący, żeby mieć szansę nabyć nieruchomość tą, którą chce nabyć i żeby nie było mu łatwo wypowiedzieć umowy przedwstępnej? Może ją zawrzeć w formie aktu notarialnego i wtedy mu będzie przysługiwało roszczenie nie tylko ewentualnie o zwrot zadatku i zapłatę kwoty równowartej zadatkowi, ale też będzie mu przysługiwało roszczenie, on będzie mógł wybrać sobie, że chce jednak, żeby ta nieruchomość mu została sprzedana. Nie jest to taki automat, nie jest to proste, ale nazwijmy to jest do załatwienia. Ale z drugiej strony jest interes sprzedającego. Dla sprzedającego w większości przypadków zawarcie umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości jest całkowicie niekorzystne, bo na przykład może się, no nie dość, że go zobowiązuje w ogóle do sprzedaży bardziej niż ta cywilnoprawna, ale może się zdarzyć taka sytuacja, że kupujący z jakichś powodów ma problem z zawarciem umowy, z zapłaceniem, zebraniem pieniędzy, a jednocześnie na przykład z tej umowy, na podstawie tej umowy zawartej w formie aktu notarialnego wpisał do księgi wieczystej swoje roszczenia. I wtedy przez jakiś czas ten biedny sprzedający ma w ogóle zablokowaną możliwość sprzedaży nieruchomości kolejnej osobie. Dlatego też, jeżeli na przykład powodem zawarcia umowy przedwstępnej jest to, że kupujący nie ma pieniędzy, no to sprzedający powinien zastanowić, dlaczego ja mam zawierać i decydować się na akt notarialny. Jak rynek jest niby stabilny, to wszystko jedno, ale to też jest nawet na rynku stabilnym, mówię, ryzyko na jakiś czas zablokowania sobie możliwości sprzedaży. Nieczęsto to się zdarza, ale się zdarza. Natomiast na rynku rosnącym, no cóż, no to po co masz zawierać umowę przedwstępną z kimkolwiek? Poszukaj może
klienta, który przyjdzie za dwa dni z gotówką. Też jest taka prawda. Umowa przedwstępna sprzedaży blokuje sprzedającemu możliwość dysponowania tą nieruchomością. Taka jest prawda. No przykro mi to mówić dla kupujących, ale jak nie masz pieniędzy, gotówki nie masz, no to nie jesteś królem tego rynku. Jak masz gotówkę, w cudzysłowie gotówkę, no bo tu masz przelew, masz pieniądze do dyspozycji, prawda? To kupujesz, kupujesz, sprzedajesz, umawiasz się, dzisiaj zobaczymy mieszkanie, jutro je chcę kupić i cześć, i koniec pieśni. Ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie, co ma robić kupujący. Kupujący niech jednak stara się namówić sprzedający do zawarcia umowy przedwstępnej w postaci aktu notarialnego, ale słuchajcie, dzisiaj rynek rośnie, ale taka sytuacja wiecznie trwa. Zdarza się też, że rynek nieruchomości spada, a wtedy, jeżeli kupujący zawarł umowę przedwstępną w postaci aktu notarialnego na rynku spadającym i na przykład wyznaczył sobie termin pół roku i się okaże, że nieruchomości są warte tylko 50% tego, co były warte 6 miesięcy wcześniej, to wtedy taki biedny kupujący może być też przymuszony do zawarcia umowy i kupienia tej nieruchomości, której on wtedy nie chce i za cenę, której nie chce. Jak to zwykle w prawie bywa, poznaj prawo nieruchomości, każdy kij ma dwa końce. Niestety. I nie ma rozwiązań idealnych. Lepiej być sprzedającym czy kupującym? To dziwne pytanie. To dziwne pytanie. Ja Państwa zapraszam na nasze kursy. Znajdziecie kurs o prawie w nieruchomościach. Znajdziecie też taki, który mówi, jak zawierać bezpiecznie umowy przedwstępne. Jest to wbrew pozorom skomplikowane, wcale nie takie proste i niekoniecznie wystarczy zawierzyć tylko, że notariusz zadba o Wasze interesy, bo tutaj ta gra interesów jest rozmaita i warto o tym pamiętać. Zapraszamy!